Hejnałem miasta Chorzów rozpoczęliśmy dzisiejszą uroczystość. Szanowny panie dyrektorze, drodzy wychowawcy, szanowne grono pedagogiczne, pracownicy Słowaka, drodzy rodzice, a przede wszystkim drodzy absolwenci i uczniowie Słowaka, którzy przyszli was pożegnać. Chciałbym serdecznie powitać was wszystkich na dzisiejszej uroczystości zakończenia roku szkolnego dla ostatniego gimnazjalnego rocznika. Myślę, że mogę powiedzieć to w imieniu wszystkich uczniów. Cieszymy się, widząc was tutaj wszystkich razem znów. Sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu państwowego. Po hymnie. Zapraszam pana dyrektora Przemysława Fabiańskiego do zabrania głosu. Dzień dobry, a w tym roku również dobry dzień. Albo dobry wieczór i dobry wieczór. Jesteśmy tutaj w towarzystwie międzynarodowym, a spowodowała to wojna. Serdecznie witam wszystkich państwa. Witam zastępcę przewodniczącej Rady Miasta Chorzów, które to jest organem prowadzącym dla naszego liceum, panią dr Halinę Hiltawską. Witam grono bardzo w małej liczbie, jak policzyłem, jest nauczycieli dzisiaj mniej niż apostołów. Natomiast chcę usprawiedliwić, to niekoniecznie jest nieobecność nieusprawiedliwiona. Mówimy językiem szkolnym, jako że jeszcze w szkole jesteście.
ponieważ większość z nich pracuje w innych miejscach po to, żeby wykarmić swoje dzieci, po to, by sprawdzać również, akurat może nie wasze, ale matury uczniów z innych miast województwa śląskiego. Wielu naszych profesorów to, profesorek i profesorów to egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a w weekendy od popołudnia do nocy i tak piątek, sobota i niedziela trwa poprawianie w ramach 18-godzinnego tygodnia pracy, jaki nauczyciele ponoć w tym kraju mają. Bardzo wam dziękuję za te 18 godzin dziennie, a życzę oczywiście dobrego zdrowia i przede wszystkim dziękuję wam za to, co zrobiliście dla tych pięknych ludzi, którzy za wami siedzą w tejże sali, i tu podziękowanie z kolei dla organu prowadzącego, która dzięki samorządowi, pamiętajcie słowo samorząd, to jest bardzo ważne słowo, została wyremontowana ogromnym kosztem. Witam rodziców, których jest rekordowa ilość. Nie, w życiu bym się nie spodziewał. Nigdy nie mieliście zapewne. Drzysta pogoda i zamknięte ogródki kawiarniane spowodowały, że przyszliście tu do Słowaka. Żartuję oczywiście. Zwykle tę uroczystość organizujemy w naszych ogrodach. W ładnej scenerii. Dziś niestety aura pokrzyżowała nam plany, choć jeszcze do 14 byliśmy gotowi, znaczy my zwykle jesteśmy gotowi na wszystko, jak to, jak tytuł jednego z seriali mówi, natomiast no niestety ten opad jest zbyt obfity. No i wreszcie chyba mogę powitać głównych aktorów dzisiejszej uroczystości, czyli młodzież Słowaka, abiturientów Słowaka jeszcze, którzy przystąpili do matury w sesji 2022. Szczególnie jesteście mi, znaczy każdy rocznik jest mi bardzo drogi, natomiast wy szczególnie drodzy jesteście, bo jesteście rocznikiem przełomowym. Zamykacie ten rozdział historii polskiej edukacji, który był jej największym osiągnięciem. Zamykacie nowoczesny, europejski albo światowy system, model edukacyjny trójstopniowy, szkoła podstawowa, gimnazjum, zdobywanie wiedzy ogólnej, liceum. No, ogólnokształcące co prawda, ale zdobywanie już wiedzy bardziej sprofilowanej, czego doświadczaliście, gdzie przedmiotów tych ogólnych na poziomie podstawowej, na podstawie, jak to potocznie nazywaliśmy, było mniej, kończyły się w niższych klasach i dostarczały wam raczej takich zasobów wiedzy, byście mogli przekształcić je umiejętności, byście te proste czasami, czy mniej proste zjawiska, chociażby przyrodnicze, czy społeczne, potrafili sobie i innym wytłumaczyć. Natomiast to, co robiliście na zajęciach z przedmiotów kierunkowych, na zajęciach profilowych, w 112 profilach, teraz mamy 5 i to jest dobra zmiana. Te 112 to było za dużo. Ale w tych 112 profilach trójprzedmiotowych, które na dodatek mogliście no niemalże w dowolnym momencie zmieniać, bo przecież zainteresowania człowieka zmieniają się z czasem, to w szkole poznajemy często swoich mistrzów, którzy pokazują nam coś nowego, wytyczają przed nami nowy kierunek i zupełnie zmieniają nasze życie. W tym 4-letnim liceum już takich możliwości nie będzie, albo będą one bardzo mocno ograniczone. Wy mieliście wolność, byliście, uczestniczyliście w wolności takiej edukacyjnej, dydaktycznej. I cieszę się, że ten egzamin zdaliście z czasami z kłopotami. Kłopotami powodowanymi nie tylko brakiem chęci
ale przede wszystkim tymi kłopotami, które przyniosły nam trudne czasy, w których uczęszczaliście do Słowaka. Ten pierwszy moment trudny to globalna epidemia, czyli pandemia, która nam bardzo mocno, szczególnie która pokrzyżowała i bardzo mocno odbiła się na edukacji nie tylko w Polsce. To są straszliwe spustoszenia edukacyjne, ale wy i rocznik, ten, który był przed wami, dzięki temu właśnie, że chodziliście do szkoły w systemie, który stawiał na kompetencje, przetrwaliście naprawdę bardzo dobrze. Nie mówię wam tego dlatego, że dziś ostatni dzień pobytu w Słowaka. Naprawdę dzielnie przetrwaliście. Czasami łezka się polała, czasami były problemy. Był stres, było zniechęcenie, było coś. Pani przewodnicząca jest lekarzem i na pewno się na tym milion razy lepiej zna ode mnie. Było coś, co czasami potocznie nazywamy depresją, a depresją jeszcze nie jest. Po prostu złe samopoczucie. Taka beznadzieja, która nas otaczała w zamknięciu. Brak spojrzenia, brak podania podanej ręki, brak pocałunku, brak uśmiechu. To wszystko na pewno na nas źle wpływało. Widziałem, jak pracowali nauczyciele, jestem pod ogromnym wrażeniem. I ja nie byłem ani oprócz kwarantan, nie byłem ani... Ja przestałem w ogóle chorować w ogóle przez ten COVID. I w związku z tym nie, cały czas byłem live w szkole, nie online. I naprawdę wam nie zazdrościłem, mnóstwo roboty mieliśmy, mnóstwo po prostu. Ja sobie tego nie wyobrażałem, że uczniowski niebyt może spowodować taki przyrost obowiązków. Ale z drugiej strony chcieliśmy wam jak najbardziej pomóc. Na początku w powijakach, raczkując w zakamarkach Teamsów, Zoomów i innych mediów. Ale później coraz lepiej. Jakość połączeń się poprawiała. Nasza szkoła, i znów ukłon w stronę pani radnej, jest podobnie jak inne zresztą, jest świetnie wyposażona. I my praktycznie mogliśmy zrobić pstryk, włączyć ten drugi, jak tu na Śląsku mówimy, knefel i rozpocząć zdalne nauczanie. Wiem, że były koronaferie u niektórych na początku. One miały różną długość. Na szczęście w waszym przypadku kończyły się wcześniej, czego nie można powiedzieć o jednym z roczników w naszym liceum, który bardzo prolongował sobie ferie związane z epidemią, ale wy, wiedząc, że macie maturę lada chwila, naprawdę się staraliście i dziękuję profesorom, że was przytrzymali tam przez te wszystkie łącza, wirtualnie was złapali za edukacyjny kark. Rodzicom również dziękuję za nadzór domowo-pedagogiczny, wynikający chyba z 70 artykułu naszej Konstytucji. I wreszcie tym młodym ludziom, którzy są no akurat w lockdownie, ciężko te pokusy było mieć, natomiast którzy są narażeni na korzystanie z innych źródeł informacji, tak bym to powiedział, w czasie zajęć zdalnych. Dziękuję wam, że wytrzymaliście. Przede wszystkim dziękuję wam, że byliście mądrzy, bo to jest dowód na waszą mądrość i dojrzałość, że potrafiliście wysiedzieć w wygodnych fotelach, pokazując często tylko górną część ciała, ale daliście radę i jestem pełen podziwu. I przede wszystkim jestem pełen podziwu za to, że kiedy wróciliście już do szkoły, to wróciliście z uśmiechem na ustach, czyli z tym narzędziem, nie tylko edukacji, ale także wychowania,
które jest nam najbliższe i które najbardziej lubimy i które jest niezbędne. Dobra, ponieważ nie było was tak długo, pozwoliłem sobie na dłuższą mowę, ale to już koniec. Życzę wam wszystkiego dobrego, żebyście nie byli przerażeni, że dyrektor znowu będzie gadał bez końca. Kochani, wspaniałych studiów wam życzę na początek. Tu i ówdzie. Jak będziecie ówdzie, czyli w krajach, gdzie mówi się przede wszystkim po angielsku, to życzę wam good luck. Jak będziecie tutaj w Polsce, życzę wam po prostu szczęścia. Życzę wam uśmiechu i życzę wam tego, żebyście byli tacy, jak was rodzice wychowali, ze wsparciem nauczycieli. A dowodów i w gimnazjum, i w liceum daliście naprawdę, naprawdę dużo. Bądźcie dobrzy i otwarci dla innych, ponieważ świat potrzebuje absolwentów Słowaka. Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam panią doktor Halinę Hiltawską, zastępcę przewodniczącego Rady Miasta Chorzów. Dzień dobry, witam was, droga młodzieży. Ja już króciutko. Dzisiaj dla was ważny dzień. Kończycie pewien etap, wchodzicie w dorosłość. Myślę, że naładowani energią, wiedzą, którą zdobyliście w murach tej wspaniałej szkoły, osiągniecie wszystkie swoje marzenia, zamiary. Życzę, aby wszystkie wybory, których dokonacie, wszystkie miejsca, w których się znajdziecie, dały wam mnóstwo satysfakcji, zadowolenia i szczęścia. Wszystkiego dobrego. Idźcie w świat i chwalcie, sławcie tą waszą wspaniałą szkołę. Dziękujemy pani bardzo. Drodzy państwo, teraz nastąpi ceremonia przekazania sztandaru szkoły. Proszę o wystąpienie nowych przedstawicieli pocztu sztandarowego szkoły. Do aktu przekazania sztandaru. Dziękuję bardzo. Rok 2022, jak większość wie, to rok stulecia naszej szkoły. Zapraszam zatem Julię Pinkosz i rocznicową refleksję z okazji stulecia Słowaka. Drodzy maturzyści, po 3, a w najwytrwalszych przypadkach po 6 latach nauki w murach tej szkoły możecie z dumą oznajmić, że zostanie po was ta siła fatalna, która pomimo waszej nieobecności na korytarzach sprawi, że w następnym stuleciu kolejne słowakowe pokolenia będą pamiętały o waszych dokonaniach. Pamięć jest w tym przypadku elementem kluczowym. Zakłada, że nie tylko nie zapomnimy, ale również będziemy powracać
do minionych zdarzeń. Wydarzeniem, do którego powracamy dziś, ponieważ zbiega się w czasie z datą ukończenia przez Was nauki w liceum, jest stulecie szkoły. We wrześniu 1922 roku rozpoczęło w tym miejscu działalność gimnazjum w Królewskiej Hucie. To był dopiero początek drogi do powstania uniwersyteckiego pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego, na której końcu znaleźliśmy się my wszyscy w maju 2022 roku, kiedy ma miejsce kolejny początek. Początek waszej drogi. I tak jak my, uczniowie, zamierzamy pamiętać o was, drodzy maturzyści, tak wy pamiętajcie o tym stuletnim Słowaku, byśmy mogli za kilka lat ponownie spotkać się w tych ogrodach i wspólnie świętować wszystkie nadchodzące rocznice. Dziękuję. Dziękujemy Ci bardzo, Julio. Teraz nastąpi uroczystość wręczenia dyplomów, nagród i wyróżnień dla najbardziej zasłużonych absolwentów. W szczególności wydaje mi się, że jest wśród naszych absolwentów jeden, który zasłużył sobie w szczególności za cały zeszły rok. Zapraszam pana dyrektora. Szanowni Państwo, tak Julia i Jasiu wspominali już o tym stuleciu. Oczywiście to jest nasz jubileusz, który celebrujemy w tym roku. Zapraszam i rodziców, i Was. Za chwilę zostaniecie absolwentami. Na Balladynę 10, jeżeli jeszcze bilety są i jeżeli ktoś jeszcze nie przeczytał. Przepraszam za to chrząknięcie wymowne. Wiemy, jak mamy z czytelnictwem, tak? Cośmy sobie zafundowali w naszym kraju i chyba nie tylko. I zapraszam Was również 11 na piknik Słowaka, który no mam nadzieję, że w lepszej aurze się odbędzie. Zapowiedział swoją obecność pan premier Jerzy Buzek, nasz absolwent. Także będzie może okazja do zrobienia sobie fajnego selfie z premierem i późniejszym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Ale mam nadzieję, na razie pan profesor potwierdził swoją obecność. No i zapraszam Was też do wszystkich tak zwanych eventów, które w tym roku stulecia organizować będziemy. Przepraszam bardzo, że nie będzie balu absolwentów, ale zdecydowaliśmy się w związku z sytuacją międzynarodową, że nie przystoi nam organizować wielkiej tanecznej imprezy, kiedy nasi sąsiedzi oddają za nas życie. Postanowiliśmy o przełożenie tego balu na przyszły rok. No to teraz wam, część z was może już ten dokument widziała. To jest złota księga, jak prawda? Widać po kolorze, że ona jest bardzo złota. Ale napis jest złoty. I cóż tu mamy? Zawsze czytam ten jeden wpis, który jest dla mnie taki bardzo, bardzo wymowny. Więc ze szczególnym wzruszeniem przeczytam go w jubileuszu stulecia. Stulecia, które zostało przerwane na 5 lat, dlatego że nasi sąsiedzi na nas napadli i polskiej edukacji nie było. Zobaczcie, jak historia może się powtarzać. Czasy okupacji niemieckiej 1939-1944.
W okresie wojny i okupacji niemieckiej 1939-1944 księgę niniejszą przechowała nieznana osoba prywatna w swym mieszkaniu w Chorzowie i zwróciła ją następnie podpisanemu dyrektorowi w lutym 1945 roku. Do ponownego użytku zakładu, no bo to zakład edukacyjny przecież, w okresie tym polskiej szkoły ani powszechnej, czyli podstawowej, ani średniej w Chorzowie nie było. Chorzów w lutym 1945 roku podpisał dr Władysław Marchacz, dyrektor. I tu wpisane setki, pięknie wykaligrafowane, to jest setki naszych najlepszych uczniów z najlepszymi wynikami. No to kontynuując tę tradycję, Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia postanowiła wyróżnić wpisem do Złotej Księgi oraz nadać dwa honorowe tytuły następującym uczniom. Tytuł Primus Inter Pares, czyli pierwszy między równymi, jednogłośnie, przez aklamację, uzyskał Tomasz Grebenda, laureat olimpiady, 71. olimpiady fizycznej. Oczywiście warunkiem tego wpisu jest też średnia powyżej 5. Tomku, bardzo serdecznie Cię, Panie Tomaszu, przepraszam. Bardzo serdecznie Pana zapraszam na scenę. Nie będę już później pokazywał oprócz dyplomu, oprócz statuetki Chorzowskiej Encyklopedii. O, bardzo proszę. Domyślasz się, kto może być fundatorem. Czeka na Ciebie jeszcze do odbioru nagroda w wysokości 1500 zł. Nagroda do odbioru jest w księgowości, bo 1500 zł nauczyciele takich kwot przy sobie nie noszą. Ja nawet nie wiem, jak to wygląda. Tomek, musisz iść tam do pani księgowej. Tytuł absolwenta roku. To mamy, bo my, proszę państwa, my mamy tylu fantastycznych uczniów, że najchętniej to wszystkich byśmy tutaj obdarowali. Albo prawie wszystkich. Absolwent roku. Wymogi są no, wysokie, bo trzeba być finalistą albo laureatem i do tego jeszcze mieć wysoką średnią. Najczęściej wyróżniać się jeszcze w działalności i startować w różnych konkursach wiedzy. Ten tytuł w tym roku przypadł Tytusowi Jędroszczykowi. Nagrodę w wysokości 1000 zł ufundowała Rada Rodziców. Natomiast, moi drodzy, bo chcę, żebyście to wiedzieli, tę nagrodę Primus Inter Pares, ten honorowy tytuł, nagrodę funduje Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka. Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka to jest grupa założona przez takich no, ludzi związanych ze Słowakiem, do których też należałem. Byłem też członkiem założycielem i wielu, wielu absolwentów naszych. No, chcieliśmy jako absolwenci, bo to jest nie tylko absolwenckie, ale to jest takie słowakowe, nie nauczycielskie stowarzyszenie. Ja tam nie jestem jako, naprawdę jako dyrektor, tylko jako uczeń tej szkoły.
Chcemy wspierać was. Wiemy, że nie ma większego dobra, które można uzyskać niż edukacja. My to wiemy, jesteśmy w mniejszości w tym kraju, ale my to wiemy, że niczego lepszego nie dostaniecie niż edukacja w życiu. I stąd wspieramy. Gdybyśmy byli bogatsi, wspieralibyśmy bardziej. Stąd przepraszam w imieniu stowarzyszenia, że tylko 1500, a nie na przykład 150 tysięcy. Ale być może dożyjemy takich czasów, ja bym nie chciał tak wyśrubować inflacji oczywiście, ale może dożyjemy takich czasów, że te kwoty będą z większą ilością zer, czego wam bardzo serdecznie życzę. Życzę wam, żeby wasi pracodawcy wam bardzo dobrze płacili za to, że jesteście wykształceni. W Złotej Księdze, teraz już bardzo proszę i przeczytam, przeczytam większą ilość nazwisk, znaleźli się także Mikołaj Gruszka, Julia Janik, Tytus Jędroszczyk, Maria Michalewska, Weronika Nawara, Jagoda Peczyńska, Paulina Piłat, Julia Rupik i Julia Strzelczyk. To są uczniowie klasy trzeciej A. Abiturienci w dalszym ciągu, jeszcze nie absolwenci. Zapraszam bardzo serdecznie na scenę. No teraz słuchajcie, będzie troszeczkę spacerów. Niektórzy kilka razy przemierzą tę salę. Mam nadzieję, że na WF-ie czyniliście to znacznie częściej. Proszę bardzo, zapraszam wyróżnioną wpisem do Złotej Księgi grupę uczniów z klasy trzeciej A. Gdybyście jeszcze podeszli w tej samej kolejności, to byłoby super, hiper. Zapraszam uczniów klasy trzeciej B. No to będzie też dla nas teraz próba. Zobaczymy, czy to, co ja mam na liście, zgodzi się.
Pani Martyna Cichosz, pan Tomasz Grewenda, pani Karolina Różalska, Alicja Szwajnos, Julia Światowska, Kamila Tomys i Artur Wojciechowski. Serdecznie zapraszam. Z klasy trzeciej C Aleksandra Bedlicka, Natalia Kopytko, Paulina Tura i Maria Widera. Bardzo przepraszam, jeszcze Marysia Widera, tak? Jest, jeżeli nie, nie ma. Okej. Z klasy trzeciej D Julia Wolny i Weronika Król. Następne otwarcie Złotej Księgi za rok. Gdzieś nam się posiało. Panią profesor, możemy prosić o pomoc ewentualnie? Olimpijczycy. Złota Księga Olimpijczyków jest taką integralną częścią Złotej Księgi. Tam wpisani są ci uczniowie, którzy odnieśli największe sukcesy w Polsce, w polskiej edukacji. I z waszego rocznika mamy cztery takie osoby, które uzyskały tytuły laureatów albo finalistów olimpiad. Pamiętajcie o tym, że to jest ścisła zawsze krajowa czołówka laureatów, zwykle z kilku, czasami kilkunastu, najlepszy w Polsce. Nasz kraj liczy 38, a w tej chwili ponad 40 milionów mieszkańców. No i znaleźć się w takim elitarnym gronie to jest coś niesamowitego.
4 osoby. Zapraszam bardzo serdecznie Tomasza Grebendę, Aleksandra Dudę. Ja może będę jednak tutaj jeszcze coś, dwa słowa jeszcze powiem. Tomek, oczywiście laureat olimpiady z fizyki. Alek jest laureatem olimpiady z języka francuskiego, przy czym co ważniejsze, on się hobbystycznie i samodzielnie, oczywiście pod opieką też nauczyciela, uczył poza szkołą. U nas w szkole nie uczył się języka francuskiego. Karolina Różalska zdobyła tytuł finalistki olimpiady wiedzy ekologicznej, a Tytus Jędroszczyk, którego również zapraszam, zdobył tytuł finalisty olimpiady chemicznej. Od 2006 roku szkoła nasza bardzo ściśle współpracowała zawsze, bo zawsze nasza szkoła dostarczała i studentów, i później pracowników naukowych do śląskich uczelni. Zainteresowaniem cieszyły się w szczególności cztery uczelnie. Kolejność akurat bardzo się zmieniała w zależności od koniunktury, ale był to Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny, dawna Akademia Ekonomiczna, no i oczywiście nasza alma mater, czyli Uniwersytet Śląski. Uniwersytet Śląski objął kilka szkół swoją bezpośrednią, kilka tych najlepszych szkół z województwa śląskiego, swoją bezpośrednią dydaktyczną opieką. I taką opieką został również otoczony Słowak, a stało się to w 2006 roku. Później to się zmieniało, ewoluowaliśmy, mieliśmy gimnazjum dwujęzyczne, był akademicki zespół szkół ogólnokształcących bez imienia i wreszcie po tym posunięciu, które niektórzy nazywają reformą, w 2015 roku zostało zlikwidowane gimnazjum, a pozostało liceum. I wtedy rektor Uniwersytetu Śląskiego, pan profesor doktor habilitowany Wiesław Banyś, ówczesny rektor, zaproponował rozpoczęcie takiego nowego projektu pod nazwą Uniwersyteckie Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Nastąpiło podpisanie trójstronnej umowy pomiędzy prezydentem miasta Chorzów, rektorem, jego magnificencją, rektorem Uniwersytetu Śląskiego i dyrektorem Liceum Słowackiego, wtedy jeszcze Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, którą również miałem zaszczyt pełnić. Odtąd pan rektor nie tylko zaprasza studentów, ale pan rektor również wyróżnia najlepszych studentów tym, że podczas studiów mają zindywidualizowany plan dydaktyczny, mają swoich tutorów bezpośrednich, opiekunów naukowych, mogą realizować swoją ścieżkę kształcenia w formie chociażby studiów międzyobszarowych. To są takie prawdziwe studia, gdzie sobie zdobywamy punkty, wybieramy sobie przedmioty, które nas pasjonują i interesują, mamy tutorów i pod ich opieką realizujemy materiał dydaktyczny, zdajemy poszczególne testy, kolokwia, egzaminy i tak dalej. I wreszcie otrzymujemy tytuł najpierw licencjata, a później magistra, oczywiście z otwartą drogą na przyszłość. Pan profesor Ryszard Koziołek, obecny rektor Uniwersytetu Śląskiego, upoważnił panią dr Katarzynę Tryndę, profesor Uniwersytetu Śląskiego, panią prorektor, tą najważniejszą do spraw kształcenia i studentów, do zaadresowania do naszych najlepszych uczniów krótkiego listu. Przeczytam jeden, a was będę jeszcze raz poprosił o podejście i przyjęcie tychże gratulacji.
Szanowna Pani, Szanowny Panie, proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje z powodu ukończenia szkoły ponadpodstawowej i znalezienia się w gronie najlepszych absolwentów Uniwersyteckiego Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Chorzowie. To wyróżnienie stanowi nie tylko potwierdzenie Pani i Pana nieprzeciętnych umiejętności, ale również jest dowodem na wytrwałość i upór w dążeniu do osiągania celów. Uniwersytet Śląski docenia młodych, żądnych wiedzy ludzi, którzy dzięki zdobytym kompetencjom stają się nadzieją dla borykającego się z coraz to nowymi zagrożeniami świata. Moment odebrania świadectwa nie musi oznaczać końca przygody, jaką jest edukacja. Jako prorektor Uniwersytetu Śląskiego zachęcam Panią, Pana do kontynuacji nauki w naszej uczelni. Chcielibyśmy móc zawsze słyszeć o Pani i Pana sukcesach i towarzyszyć na drodze rozwoju własnego i naukowego. Pani i Pana osiągnięcia mogą stać się inspiracją dla innych, którzy dopiero rozważają swoją przyszłość. Raz jeszcze gratuluję i życzę, żeby w ślad za niniejszym wyróżnieniem poszły zarówno sukcesy na niwie zawodowej, jak i prywatnej. Zmieniajmy razem świat. Cytując Kurta Vonneguta, dzięki czarom, które naprawdę działają, czyli nauce. Pani Katarzyna Trynda, profesor Uniwersytetu Śląskiego, prorektor do spraw kształcenia i studentów. Bardzo serdecznie zapraszam adresatów tych pięknych życzeń, no, czyli oczywiście pana Tomasza Grewendę jako pierwszego. Zapraszamy Tytusa Jędruszczyka. Zapraszamy Aleksandra Dudę. Karolina Różalska. Jagoda Peczyńska. Weronika Nawara. Julia Janik. Julia Rupik. Maria Michalewska. Julia Strzelczyk. Paulina Piłat. Martyna Cichosz. Alicja Szwajnos. Julia Światowska. Kamila Tomys. Aleksandra Bedlicka. Natalia Kopytko.
Paulina Tura. Maria Widera. Julia Wolny. Mikołaj Gruszka. I Artur Wojciechowski. Jeszcze jedna nagroda. Drodzy Państwo, przez wiele lat, ponad 31, realizowaliśmy taki projekt pod nazwą Szkolne Wyprawy Geograficzne, którego jestem autorem. Dziękuję wszystkim nauczycielom, z którymi miałem przyjemność jeździć i dziękuję im za ten ogromny wysiłek, jaki poświęcali, za poświęcenie swojego urlopu i swoich wakacji, swoich znajomych, rodzin, przyjaciół i wyjazd z młodzieżą. Bardzo Wam dziękuję. No i tak, przez te 30 lat około 400 osób z naszej szkoły było, jeździło po świecie, od Pakistanu, powiedzmy, do aż po Wietnam. Głównym naszym celem oczywiście był subkontynent indyjski, Nepal, Indie, Sri Lanka, Indie przede wszystkim, jako że jest to no, świat w pigule. I na pewno kulturowo najciekawszy kraj na świecie, zachęcam. Ale tak się złożyło przez tą pandemię nieładną, że obecnie w szkole to jest pierwszy okres taki, a za chwilę, jak to mówią, nie będzie nic. Że mamy tylko jednego ucznia, uczennicę, która podróżowała ze Słowakiem. Ja właściwie wszystko zaczynam przez epidemię od początku. Bo przecież edukacja polega na wzajemnym uczeniu się od siebie, uczeniu się od starszych. No i będę musiał wrócić do końca lat 80. zupełnie bez sentymentu, po to też, żeby wykształcić was te umiejętności, które są potrzebne do aktywnego i dobrego, takiego efektywnego poznawania świata. My w czasie tego poznawania staramy się też czynić dobro. Pomagamy ludziom w wielu miejscach, najczęściej ofiarom albo katastrof naturalnych, tam tsunami na Sri Lance, czy trzęsienie ziemi w Nepalu. Myśmy tam od razu pojechali odbudowywać własnymi rękami. A jeździmy od wielu, wielu lat do Kolkaty. Niektórzy to miasto znają pod nazwą Kalkuta. Kolkata, zachodni Bengal, i tam jest, z kolei jeździmy jako wolontariusze Sióstr Miłości, której założycielką tego zakonu, szefową, wieloletnią była Matka Teresa, święta obecnie. A od kilku lat realizujemy taki projekt historyczny, bardziej historyczno-patriotyczny, który nazwaliśmy Dobry Maharadża i jego dzieci. Nie precyzując, kim te dzieci są, bo my też troszkę się czujemy, bo jeżeli jest jakiś dobry człowiek, to fajnie czuć się takim dzieckiem, jeżeli się z nim jest związany. Mieliśmy tutaj uchodźców Polski. To jest projekt, który pokazuje, jak inne nacje, a właściwie ta nacja akurat, choć nie tylko, pomagała Polakom, szczególnie młodym Polakom, dzieciom w czasie, i ich matkom w czasie II wojny światowej. Ci Polacy młodzi, w liczbie około 10 tysięcy, zostali zaadoptowani przez niejakiego Ram Saheba Digvijay Singh Ji, zwanego Dobrym Maharadżą. On zaadoptował 10 tysięcy dzieci z Polski, był ich ojcem. Dał im edukację, nauczył ich historii Polski,
uszył im polskie stroje, nauczył ich polskich pieśni, kultywował to, co działo się w kraju objętego wojną. To jedna grupa. Wielka, mówię wam o tym dlatego, że my byliśmy niedawno, bardzo nieładnie się zachowywaliśmy. Zachowaliśmy wobec uchodźców bardzo nieładnie. Druga część, ogromna, znalazła swoje schronienie głównie w Tanganice, czyli w dzisiejszej Tanzanii, ale także w Ugandzie, Kenii, czyli w krajach afrykańskich. Dzięki heroizmowi mieszkańców tamtych regionów kilkadziesiąt tysięcy polskich dzieci przeżyło. Teraz możemy odwdzięczyć się naszym braciom z Ukrainy, ale też zmazać tam taką niefajną plamę niestety, którą sobie zafundowaliśmy sami w czasie, kiedy wielki kryzys migracyjny się rozpoczął, kiedy ludność z Afryki, ale także ludność zbombardowanej Syrii uciekała i szukała schronienia. I ja w dalszym ciągu się pytam, bo mamy z jednej strony przewspaniałą postawę, bo nie, Polacy są wspaniali i Polacy przyjęli naszych przyjaciół. I mamy ten wspaniały, to poświęcenie i ten niemalże heroizm, w którym uczestniczycie. Serce ogromne podane, ale mamy też ciemną stronę tego medalu, czyli granicę polsko-białoruską. I musicie o tym wiedzieć i musicie pamiętać, co tam się dzieje. Czym różni się Syryjczyk od Ukraińca? Nikt z was prawdopodobnie nie odpowie sobie na to pytanie. Okej, mówi innym językiem, prawda? Ale to nie jest jakaś różnica wielka. Jednych przyjmujemy, drugich bestialsko graniczne służby wypychają przez druty na drugą stronę. Od wielu miesięcy. Pamiętajcie też o tym. My kultywując pamięć o bohaterskich maharadżach, sfinalizowaliśmy ten projekt, to była inicjatywa młodzieży. Sfinalizowaliśmy ten pomysł upamiętnieniem ich tu w Chorzowie. I to uczyniła Rada Miasta. I jeszcze raz dziękuję Pani Przewodniczącej. Naprzeciwko naszej szkoły, a właściwie naprzeciwko szkoły naszych sąsiadów, Liceum Skłodowskiej-Curie, jest plac dobrych indyjskich maharadżów. Ten plac to plon naszych wypraw. O, przepraszam, nazwa tego placu. To plon naszych wypraw. Gdzieś tam, daleko, daleko, na Klimzowcu, kilkaset metrów stąd, jest inny plac, taki wielki skwer. On nosi imię Mahatmy Gandhiego. Mahatma Gandhi to człowiek, który zmienił oblicze świata. I jest dla nas wszystkich, dla Polaków, ogromnym guru, ponieważ to on nas nauczył, a właściwie czerpiąc z niego, potrafiliśmy wypędzić komunistów bez wystrzału. Czyli zwyciężyliśmy bez przemocy, nie stosując wobec innych tego nieprzyjemnego środka, tylko wyznając tą filozofię ahimsy, do której też was zachęcam, czyli nie stosowania przemocy. No i jedną z uczestniczek tych wypraw, ostatnią już w geologii nazywamy coś takiego żywymi skamieniałościami, jest Martyna Cichosz. Martynka, zapraszam cię. Dzięki niej też i rajdy Słowaka, i Peneplena Travel Festival, i ten także trudny wolontariat w Kalkucie. Wręczam ci książkę Wszystkie dzieci Maharadży oraz certyfikat wolontariatu. I teraz złote tarcze. Moi drodzy, no i teraz nastąpi część, mam nadzieję, że ona już sprawnie teraz się potoczy. Dlatego proszę was też o skoncentrowanie się, o koncentrację. I tak, zaprosimy was całymi klasami, także będziemy prosili was o podejście. Zaczniemy od klasy
trzeciej E i w kolejności odwrotnej. Dlaczego? Dyrektor się zaraz wam wytłumaczy. Dlatego, że klasa trzecia E jest dzisiaj głównym organizatorem komersu, więc chcielibyśmy, oni tam mają jeszcze jakieś czynności, prace przygotowawcze, więc chcielibyśmy, żeby oni wcześniej mogli udać się, a was zapraszam oczywiście do pozostania, ich zwalniam i proszę nie traktować tego jako jakieś faux pas, ucieczkę z uroczystości. Po prostu idą do roboty. Od kilku lat, to tak w ramach wyróżniania, za bardzo już nie wiedzieliśmy, jakie jeszcze wyróżnienia by tym naszym uczniom dać, na przykład za działalność wszelaką, taką tak zwaną, kiedyś się to nazywało aktywność społeczna. Ale to nie chodzi tylko o bycie na przykład dobrym duchem, uczestniczenie w czymś, co jest wielkim wyróżnieniem, czyli bycie chorążym albo członkiem pocztu sztandarowego. Te osoby zwykle honorujemy takim małym upominkiem. On nazywa się Tarcza Słowaka. Zrezygnowaliśmy już z gradacji złota, srebrna, brązowa. Po prostu jest Tarcza Słowaka, czyli złota Tarcza Słowaka. I tak, z klasy trzeciej E będę prosił, by przy odbiorze, niekoniecznie to się musi pokrywać ze świadectwem z wyróżnieniem, żeby przy odbiorze odbierać również taką tarczę. Wychowawcą klasy jest pan profesor Janusz Dubiel, którego zapraszam na scenę i widzę, że już jesteś. Dziękuję. To jest refleks, proszę państwa. Takiego zastępcę mieć, to jest skarb. Z klasy trzeciej ja najpierw te złote tarcze przeczytam. Dobrze? Paulina Jasiewicz, Michalina Cupok, Zuzanna Nowotniak, Małgorzata Kmita, Martyna Błażejewska, Dominik Ploch, Sandra Nebroj, Agata Irlik, Bartłomiej Nowak, Adam Krzymiński, Michał Majser i Igor Bykowski. Świadectwa z wyróżnieniem pani Michalina Cupok. Bardzo proszę, słuchajcie, zróbmy tak, będę zapraszał całe oddziały, czyli klasy, zapraszam zatem trzecią E w całości tutaj, bardzo proszę, bo tak to będzie naprawdę długo trwało. Pod scenę. Czyli na scenę, taka komenda. Okej, okay, Paulina Jasiewicz. Dobra. Jest Paulina? Idzie Paulina. Zuzanna Nowotniak. Martyna Błażejewska. Igor Bykowski. Wiktoria Daniliszyn. Stanisław Doniec. Natalia Dynowiec. Maria Gielza. Wiktoria Grala. Marta Grela. Jakub Heflik.
Agata Irlik. Magdalena Kmita. Wiktor Krotowicz. Mateusz Król. Adam Krzymiński. Nina Majeran. Adam idzie. Nina. Michał Mejser. Nie ma. Krzysztof Marcinkiewicz. Lena Michalik. Weronika Mola, to jest Lena. Aleksandra Miller. Sandra Nebroj. Dominik Nieradzik. Bartłomiej Nowak. Oliwia Osadnik. Nie widzę Oliwii. Wiktoria Pinkawa. Dominik Bloch. Karolina Poturalska. Agata Radecka. Magdalena Safin. Sofia Sapnara. Karolina Sokołowska. I Piotr Starzyk. Ja gratuluję klasie trzeciej i mam do was jeszcze prośbę. Jedną, zapomnieliśmy dać wam pamiątkę szkolną. Ale tak stoicie, czekacie, więc mogę panów prosić o pomoc? Chodźcie na scenę i rozdamy sobie. A ja skorzystam z okazji i również pamiątkę wręczę naszemu gościowi, pani dr Halinie Hildawskiej. Zapraszamy panią profesor Annę Lazar, a za wychowawczynią podąża klasa trzecia D. A z klasy trzeciej D złote tarcze Słowaka otrzymali Filip Dudek, Wiktoria Grześkowiak, Stefania Grzyśka, Weronika Król,
Julia Piotrkowska, Natalia Salbiczek, Julia Wolny i Martin Waldorf. A jeszcze jest Justyna Czyż, Agnieszka Bugiel, Jacek Spychała i Paweł Szymczak. Świadectwa z wyróżnieniem. Przepraszam, jeszcze jest taki dosyć ważny komunikat. Przy świadectwach, czy pod świadectwem, albo nad świadectwem z wyróżnieniem jest dyplom, na którym napisane jest nagroda dyrektora szkoły. Dyrektor nie rozdaje, jak wiecie, tylko papierków, więc proszę iść do księgowości i zobaczyć, czy nie kryje się tam jakaś koperta jeszcze dodatkowa dla tychże uczniów wyróżnionych. Jeżeli oczywiście nie reflektujecie na wizytę w księgowości, my przygarniemy wszystko z wielką chęcią. Filip Dudek. Wiktoria Grześkowiak. Stefania Grzyśka. Weronika Król. Julia Piotrkowska. Natalia Salwiczek. Martin Waldorf. Julia Wolny. Agnieszka Bugiel. Iga Bykowska. Justyna Czyż. Maksymilian Damaszek. Katarzyna Dudzik. Natasza Dynaś. Jakub Góra. Antonina Grzywacz. Adam Heinzel. Marcin Choszcz. Daria Klyta. Paulina Koi. Wiktoria Mierzwa. Agata Mizera. Maciej Październy. Wiktoria Piagin. Krzysztof Płonka. Wojciech Prochalski. Z tego pokolenia. Mateusz Sadłakowski. Jacek Spychała.
Nikola Szczepańczyk. Paulina Sznapka. Tu jest Nikola. Teraz Paulina. Paweł Szymczak. Paweł. Paweł Szymczak. Cyryl Tkocz. Cyryl. I Konrad Wróbel. Dobrze, prawie półmetek. Tak przy okazji przypomniało mi się, moje urządzenie telefoniczne tam mi dało sygnał, na który zareagowałem i zobaczyłem, że jakieś bardzo, bardzo piękne zdjęcie mi przysłane, a właściwie nie mi, ale wam. Macie bardzo gorące pozdrowienia z czegoś, co w Słowaku robimy po raz pierwszy, czyli pierwszy morski rejs Słowaka z okazji stulecia naszej szkoły. Rejs Pogorią po Morzu Śródziemnym. Dzieją się tam niesamowite rzeczy, a cała młodzież was serdecznie pozdrawia. Wreszcie nauczą się, jak pracować. Ola Bedlicka to laureatka Złotej Tarczy z trzeciej C, a wraz z nią tę odznakę otrzymali Emilia Cichy, Julia Della, Wiktoria Duda, Laura Duma, Filip Grela, Karolina Kania, Natalia Kopytko, Magdalena Maciąga, Alicja Marek, Radosław Szewczyk, Maria Widera, Magdalena Wolny, Dominika Mika, Maria Piętak i Karolina Mantej. Aleksandra Bedlicka już jest. Emilia Cichy. Julia Della. Julia Della. Wiktoria Duda. Laura Duma. Filip Grela. Karolina Kania. Natalia Kopytko. Karolina. Tarcza masz, Karolina. Gratulacje i najlepsze moje życzenia. Gratulacje. Natalia znowu. Magdalena Maciąga. Alicja Marek, Julia Niemczyk, Paulina Tura, Maria Widera. Magdalena Wolny. Miłosz Adamczyk. Artur Atanow. Miłosz. Katarzyna Borecka. Katarzyna Braczyk. Adrianna Chmielowska.
Julianna Drewniok. Maksymilian Fredek. Paweł Goniwiecha. Dominik Jakubik. Ludmiła Kluczka. Karolina Manty. Dominika Mika. Maria Piętak. Zofia Skrzypczyk. Oliwia Sokolik. Martyna Surowiec. Kacper Szewczyk. Radosław Szewczyk. Paulina Warzecha. I Bartłomiej Wowro. Klasa trzecia B. Też na pewno mnóstwo naszych gimnazjalistów. Najwięcej was było w klasie C, B chyba i ja w tej, może nie wiem czy w tej kolejności, ale w tych trzech oddziałach najwięcej was było, stąd też wasze twarze są mi takie bardzo, bardzo dobrze znane. Z klasy trzeciej bez tarcze złote otrzymali Wiktoria Bąk, Kamil Bubalik, Martyna Cichosz, Tomasz Grewenda, Zuzanna Kyć, Szymon Łakomy, Maksym Nowak, Kacper Obuchowicz, Szymon Poterejko, Kamil Rapsztajn, Karolina Różalska, Alicja Szwajnos, Julia Szyguła, Julia Światowska, Kamila Tomys, Artur Wojciechowski, Piotr Kocot, Karol Nowak i Michał Kaczmarski. Wiktoria Bąk. Kamil Bubalik. Martyna Cichosz. Tomasz Grewenda. Znowu Tomasz. Szymon Łakomy. Oderwał się od konsoli. No, ale on też tyle zrobił, słuchaj. I jeszcze świadectwo z paską. Tu, do dyrektora, ja ci tylko gratuluję. Maksym Nowak. Kacper Obuchowicz. Szymon Poterejko. Kamil Rapsztajn. Karolina Różalska.
Alicja Szwajnos. Julia Szyguła. Artur Wojciechowski. Zuzanna Kyć. Julia Światowska. Kamila Tomys. Norbert Gajdzik. Martyna Peter. Agata Brzeska. Agnieszka Hola. Aleksander Imaj. Tobiasz Kaczmarek. Michał Kaczmarski. Piotr Kocot. Michał, gratulacje i podziękowania. Dobra. Dwupak jeszcze. Wiem, on jest... Tak, 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 bo Piotrek to będzie wychodził jeszcze. Piotrek, serdecznie ci gratuluję. Dziękuję. Antoni Korgul. Hanna Kubiec. Kacper Kwiecień. Anna. Panie, gratulacje. Wszystkiego dobrego. Natasza Ligacz. To musi być Krzysztof. Nie, jest też Kacper Kwiecień, który był gratulacją. Julia Mróz. Julia. Wiktoria Nalepa. Zuzanna Rejdak. Kaja Starzycka. Jakub Szczogiel. Kamila Szwajnoch. I to chyba cała klasa. Tak? Czy coś przegapiłem? Mam nadzieję, że nie. Gratuluję klasie. Ja tak jeszcze gwoli uzupełnienia. Wychowawczynią klasy trzeciej C jest pani profesor Magdalena Klein, którą gościliśmy na scenie, a której nie przedstawiłem wcześniej, przepraszam. A trzeciej B pan profesor Wojciech Kwaśny. Klasa trzecia A, teraz zacznę od wychowawczyni, pani Marta Nyznar-Zwolińska. Witam na scenie, zapraszam trzecią A. Zapraszam trzecią A, a złotą tarczę otrzymają Jagoda Peczyńska, Tytus Jędroszczyk, Weronika Nawara, Julia Janik, Julia Rupik, Maria Michalewska, Julia Strzelczyk, Paulina Piłat, Mikołaj Gruszka, Maja Moskalska, Natalia Siemionek, Maria Mikajlenko, Hania Kostyrko, Paweł Wolny, Magdalena Moskalska, Emilia Kosturbała, Maciej Ślęzak, Natalia Ścibisz, Wioletta Materla, Szymon Dąbkowski, Aleksander Duda, Michał Tomaszowski i Konrad Kąsek. I zapraszamy na scenę Mikołaj Gruszka. Julia Janik. Tytus Jędroszczyk.
Emilia Kostrubała. Hanna Kostyrko. Violetta Materla. Maria Michalewska. Magdalena Moskalska. Maja Moskalska. Nie wiem, czy jest wśród... Jest. Maria Mikhailenko. Słuchajcie, i tu chciałem się zatrzymać. Wszystkich was bardzo oczywiście cenię, szanuję, kocham obojętnie, co by nie powiedzieć, ale to jest dziecko, które mi zaimponowało niesamowicie. Maria, gdzieś tak... Kiedy przyjechałaś, Maria? W marcu tego roku przyjechała, przyszła do mnie z mamą, czy ona tu może chodzić do szkoły. No i oczywiście, no, jak ma nie chodzić do szkoły? Musi chodzić do szkoły, bo nie ma nic ważniejszego. I przyjąłem Marię, to była pierwsza uchodźczyni, nasz pierwszy gość z ogarniętej wojną Ukrainy. Jedna, Maria jest jedną z 41 osób, uczennic, uczniów tegorocznych, uchodźców z Ukrainy, którzy przystąpili do matury. Ta jedna z 41 osób jest właśnie ze Słowaka, będzie absolwentką Słowaka niedługo i przystąpiła razem z wszystkimi wami do matury. Okej, matma, wiemy, że to jest pikuś, tak, to się zdaje, po prostu tam się podchodzi, rozwiązuje się, zdaje, to nie sprawia kłopotu, prawda? No jasne, wszyscy o tym wiemy. Język angielski wszyscy mówią, że łatwiejszy od polskiego. To też słyszy się na co dzień, ale dla Marii akurat tym przedmiotem najtrudniejszym był język polski oczywiście i matura z języka polskiego i ta szczególna konstrukcja jeszcze tej matury, pytania po ukraińsku, odpowiedzi po polsku. Maria ukończy, jako że miała uznane przeze mnie świadectwo ukraińskie, ukończyła szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje dyplom, ale przede wszystkim, Maria, otrzymujesz od nas wszystkich życzenia dla ciebie, dla tych, których musiałaś zostawić, dla taty, którego musiałaś zostawić w Ukrainie, dla wszystkich twoich koleżanek i kolegów, dorosłych, wszystkich tych, którzy są za naszą wschodnią granicą. Jesteście nam bardzo bliscy. Sława Ukrainie. Weronika Nawara. Jagoda Peczyńska. Paulina Piłat. Już do dyrektora pójdziesz. Julia Rupik. Natalia Siemionek. Julia Strzelczyk. Maciej Ślęzak. Natalia Ściwisz.
Paweł Wolny. Szymon Dąbkowski. Gdzie? Natasza. Wiktoria Adamek. Oliver Cybulski. Aleksander Duda. Karolina Duda. Dominika Gęsior. Paulina Kilka. Natalia Koczorek. Konrad Kąsek. Natalia Lichocka. Aurelia Marszałek. Martyna Masalska. Paulina Morawiec. Maja Mzilek. Przepraszam. Katarzyna Pawlik. Martyna Przybylska. Wiktoria Sejf. Michał Tomaszowski. To może będzie teraz zaskoczenie, ale my staramy się zawsze coś zaskakującego znaleźć, bo nie lubimy rutyny, więc rodziców będziemy wywoływać na scenę, bo rodzicom zawdzięczamy bardzo dużo, naszym mamom, naszym tatom, bo to oni dbają o naszą edukację, o nasze zdrowie, ale wasi rodzice to także społeczność obywatelska, która dba o Słowaka po prostu. I dzięki nim, ja wiem, że to są tylko przedstawiciele wyróżnieni, ale dzięki rodzicom szkoła może się rozwijać nie tylko naukowo, ale także dzięki inwestycjom, które państwo czynicie, czy właściwie które państwo wspieracie. Szkoła jest po prostu ładna i tu się miło przebywa, może za wyjątkiem kilku pomieszczeń.
Szanowna pani Monika Damaszek. Proszę państwa, przeczytam może taki wspólny adres. Dyrektor Uniwersyteckiego Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Chorzowie składa podziękowania za pracę na rzecz uczniów naszej Alma Mater. Państwa zaangażowanie przyczyniło się do realizacji misji naszej szkoły oraz integracji uczniów słowakowej rodziny. Pan Jarosław Kaczmarski. Jeżeli nie, prosimy latorośl. Idzie latorośl. Pani Joanna Starzyk. Pani Alicja Kostyrko. Proszę państwa, dobrze, że mamy rodziny, które mają więcej niż jedno dziecko, stąd jest możliwość dłuższej współpracy. A najfajniej jest wtedy, kiedy mamy, i to jest dla mnie też taki ogromny zaszczyt, kiedy mogę, akurat tu córka jest, mama w domu została, nieobecność, no trudno. Moi uczniowie i moje uczennice, rodzice tych dzieci, nie wiem, jak to się stało i kiedy. Pani Monika Gruszka. Pan Tomasz Dudzik. Tomek, już dawno nie byłeś przeze mnie, nie? Wyzywany. Ostatni raz to były skały pewnie w którejś tam klasie. Kiedy to było? Pani Magdalena Bakan-Piagin. Ale Wiktoria jest. Pani Aleksandra Cupok-Kokoszka. Pan Jacek Kocot. Pan Jacek Dąbkowski. Szanowni państwo, taki nasz eksportowy produkt, tak to powiem, produkt kulturalny, dobro kulturalne, ale eksportowe naprawdę, bo eksportowe dlatego, że nie możemy być dumni nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju, to kawiarenka literacka. Pan profesor Andrzej Król, opiekun nie tylko duchowy, jak zwykle się przedstawia, bo widzę cię cieleśnie, jest spiritus movens z tego przedsięwzięcia i od lat wielu, nie powiem ilu, prowadzi zespół kawiarenki literackiej, trzyma ich tam silną ręką i dzięki temu możemy, a za chwilę będziemy też mogli chyba poznać próbki tego niesamowitego zespołu, który od Wysp Brytyjskich po Ukrainę rozsławia nie tylko naszą szkołę, ale także naszą narodową kulturę. Panie profesorze, dziękuję i dziękuję całej kawiarence literackiej.
A w kawiarence literackiej w Słowaku są niezwykli humaniści, jak na przykład laureat Olimpiady Fizycznej, pan Tomasz Grewenda. Ale mój były zastępca, niesamowity pan doktor Marek Piętka, z którym 25 lat, ćwierć wieku pracowałem, zawsze uważał, że najwybitniejszymi humanistami są matematycy. Wcielenie nasze szkolne wieszcza narodowego Juliusza, czyli Julek. Tego Julka poznałem 6 lat temu gdzieś na korytarzu szkolnym, kiedy w pelerynie recytował któryś z utworów Juliusza Słowackiego, a później podbijał Ukrainę i Zaolzie. Maksym Nowak. Tak, i to trio z klasy o wyraźnym zacięciu matematyczno-fizyczno-informatycznym i chyba najmniej takim polonistyczno-historycznym zamyka, albo otwiera, zależy z której strony na to patrzeć, pan Michał Kaczmarski. Drodzy Państwo, powoli już zbliżamy się, tak, stół staje się pusty wreszcie. Zbliżamy się do zakończenia przynajmniej tej ceremonii wręczania nagród. Teraz taka specjalna nagroda. W naszej szkole, oprócz tego, że staramy się, byście byli wyposażeni w dobrą wiedzę, to również kreujemy was różnego rodzaju umiejętności. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że jak ktoś nie będzie rozwiązywał całki, to nic mu się nie stanie. Ale jeżeli ktoś nie będzie dobrym człowiekiem, to jest znacznie większa strata. I myślę, że udało nam się to, że jesteście dobrymi ludźmi, a nie udało się pewnie to, żeby wszyscy rozwiązywali całki okrężne czy jakieś tam jeszcze potrójne. Moi drodzy, staramy się też, żebyście zawsze wiedzieli, co to jest praworządność. Staramy się o to, byście wiedzieli, czym jest demokracja, i staramy się o to, byście wiedzieli, na czym polega konstytucja i przestrzeganie prawa, ale także na czym polega samorządność. I ta samorządność w naszej szkole, muszę wam powiedzieć, rozwinięta jest ona. Ja jej w ogóle nie musiałem rozwijać, bo moi poprzednicy, pan dyrektor Janc, pan dyrektor Kieszkowski już w latach 70. i jego zastępczyni, pani dyrektor Walentyna Michalska, nas tego nauczyli. My, organizując strajki studenckie w 81 roku, byliśmy świetnie przygotowani przez Słowak, przez naszą szkołę i przez naszych nauczycieli. Oni pokazali nam, że warto dążyć do czegoś takiego jak wolność i prawda. Nauczyli nas czegoś takiego, co dla was pewnie jest normą, że prezydenta państwa albo prezydenta miasta wybiera się, a nie mianuje, tak jak to drzewiej bywało. A ten wybór należy do społeczności. To ma być vox populi. Taką osobą, czy takim stanowiskiem właściwie w naszej szkole jest stanowisko przewodniczącego Rady Młodzieżowej. Od lat 70. na wzór kampanii amerykańskiej, bo myśmy, znaczy nie my, moje starsze koleżanki i koledzy i pani dyrektor Michalska, która była opiekunem Rady Młodzieżowej, tu się odbywały kampanie wyborcze.
za tak zwanej, nie lubię może tego, za komuny. Czegoś takiego nie było. No po co kampania, skoro i tak było wiadomo, kto wygra i jaka będzie frekwencja. A u nas frekwencja bywa różna, czasami się denerwuje nawet, że jest zbyt niska i nauczyciele tam wychowawcy troszkę obrywają po głowach. Ale przede wszystkim cieszę się, że jest wśród was jakaś grupka osób, wasi przedstawiciele, którzy chcą taką ważną funkcję piastować, bo funkcja przewodniczącego, czy osoba przewodniczący Rady Młodzieżowej, to taki człowiek, przewodnicząca czy przewodniczący, to taki człowiek, z którego zdaniem w tej szkole dyrektor się zawsze liczy i zawsze bardzo się wsłuchuje w to, co młodzież za pośrednictwem swoich przedstawicieli ma do powiedzenia. A tym, który miał bardzo wiele do powiedzenia i który wam szefował, był w czasie waszego pobytu w Ogólniaku pan Piotr Kocot. Teraz jeszcze mała premiera. Nigdy tak szybko, zobaczcie, nawet epidemia, wojna, różnego rodzaju problemy powodują w człowieku chyba jakąś taką mobilizację, bo jeszcze nigdy nie zdarzyło się chyba coś takiego, żeby w dniu rozdania świadectw już było gotowe tablo. I tutaj dokonamy uroczystego odsłonięcia, czyli odwiązania, rozwiązania tego węzła na wstążce, a jeżeli się nie uda, to pozostanie tak, jak jest. To jest tablo klasy trzeciej E. Tłem zapraszamy oczywiście przedstawicieli do odbioru. Tło stanowi nasza zabytkowa lamperia, jedyna w swoim rodzaju. Jeżeli znajdziecie gdzieś jeszcze w świecie takie miejsca, to przyślijcie mi foty. To jest ta nasza słynna betonowa szara lamperia, która po oczyszczeniu wygląda całkiem świetnie. Całkiem świetnie, jeśli mogę użyć takiego neologizmu. A wśród absolwentów, tam u góry trzech muszkieterów, a wśród absolwentów mamy na dole, no jedno miejsce zostało. Taka specjalna pamiątka COVID-19. Jako uzupełnienie stanu klasy. Przewodnicząca wzywa, wydaje polecenie. Wiecie co? To przyjemność mieć taką przewodniczącą. Ja bardzo lubię zmiany, ale nie aż do tego stopnia. Ja dzisiaj przeżywałem tutaj koszmar w szkole, bo dziewczyny nosiły stołki, a chłopcy siedzieli gdzieś tam na boku. No ludzie, co za czasy. Wy tacy nie byliście. Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Jeszcze będzie chyba impresja muzyczna krótka. Życzę wam dzisiaj świetnej zabawy na komersie. Życzę wam wspaniałego, dorosłego, dojrzałego życia. My się jeszcze będziemy 5 lipca widzieć. Życzę wam bezpieczeństwa. Życzę, byście rozsławiali imię Słowaka, żebyście zawsze byli uśmiechnięci, bezpieczni, zdrowi. No i mieli dużo dzieci oczywiście, które poślecie do Słowaka. Wszystkiego dobrego, drodzy absolwenci naszej szkoły. Dziękuję panie dyrektorze. Ja również i wam gratuluję z całego serca.
Pragnę zaprosić na scenę Martynę Cichosz. Przemówi do nas w imieniu wszystkich absolwentów rocznika 2022. Szanowny panie dyrektorze, szanowne drogo pedagogiczne, szanowni nauczyciele oraz uczniowie. 6 lat, prawie 1/3 swojego życia spędziłam tutaj w Słowaku. 3 lata liceum oraz 3 lata gimnazjum. Po tym czasie zdecydowanie mogę stwierdzić, że ten nasz rocznik jest trochę inny, może nawet wyjątkowy. Doskonale pamiętam, gdy podczas jednej z pierwszych lekcji pan profesor Kazimierczuk stanął nad nami, popatrzył się na te nasze niewinne jeszcze wtedy twarze i nazwał nas dinozaurami. 13-letnimi dinozaurami. Tak to pan dyrektor się nazwał, żywymi skamieniałościami. Jesteśmy ostatnim rocznikiem. Jesteśmy ostatnim rocznikiem gimnazjum, ostatnim rocznikiem 3-letniego liceum oraz ostatnim rocznikiem nowej, teraz już starej, nowej matury. 3 lata po słowach pana profesora i 3 lata po rozpoczęciu przez nasz ostatni rocznik nauki w tym elitarnym, można powiedzieć, gimnazjum dwujęzycznym, trzy słowa wywołały u nas palpitację serca oraz chęć zgłoszenia niekompletności arkusza na egzaminie gimnazjalnym. Czyli życie mnie. Te zlepek 3 dziwnych słów, którego kontynuacji doszukiwaliśmy się na kolejnych stronach arkusza, jednak nigdy ich nie znaleźliśmy, niestety okazało się prorocze. Doskonale sprawdziły się te 3 słowa przywołane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ciągu ostatnich 3 lat. Pandemia, lockdowny, liczne strajki, między innymi kobiet, oraz niestety teraz wojna. Oczywiście wszyscy trzymamy kciuki za Ukrainę. Jednak stąd tutaj przed wami zdecydowanie mogę powiedzieć, że nam się udało i daliśmy radę. Napisaliśmy maturę, ukończyliśmy liceum, mieliśmy nawet studniówkę, a na dodatek za kilka tygodni, może nawet dni, większość z nas rozjedzie się po całym świecie, aby studiować na najlepszych uczelniach. Jednak doskonale wiemy, że ogromna ilość nauki i doświadczenia życiowego, i to oczywiście chylę czoła przed naszymi cudownymi nauczycielami, panami dyrektorami. Jestem wam ogromnie wdzięczna i dziękuję wam w ramach nas wszystkich po prostu. Dziękuję. To nie jest wszystko, co wynosimy z tej szkoły. Ponieważ tak jak wszyscy wiemy, Słowak to ludzie. Słowak to jest atmosfera. To jest miejsce, za którym będziemy tęsknić, do którego będziemy wracać myślami albo nawet fizycznie. I myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że Słowak to przede wszystkim cudowna, domowa atmosfera i miejsce, w którym hymn nieraz wywołał u nas wzruszenie, a nawet łzy w oczach. Już chciałoby się zakończyć, że to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni i możemy iść. Tylko taki problem, że to nieprawda, bo jednak zostanie tu po nas ta siła fatalna. Dziękuję. I mogliście prosić tutaj pana dyrektora Przysława Pańskiego oraz Janusza Dubiela na scenę. Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku, jest edukacja. Bardzo wiele słów padło dzisiaj na tej akademii, więc nie będę mówić więcej niż po prostu dziękujemy. Drodzy nauczyciele, pozwolę sobie powiedzieć kochani i najdrożsi nauczyciele, dziękujemy wam serdecznie i z całego serca. Mam nadzieję, że wybaczycie nam to, że nie mamy tutaj ze sobą podarków
które dla Was przygotowaliśmy. Znajdziecie je w sali konferencyjnej i mamy nadzieję, że sprawią, że pomyślicie jeszcze o nas raz albo dwa w ciepły i miły sposób. Dziękujemy serdecznie za te 3 lata. Dziękujemy Ci bardzo, Olo, dziękujemy Ci, Martyno. Nadszedł też czas teraz na już wcześniej wymienioną gwiazdę naszą, mianowicie Piotrek, zabierz głos. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy. Już nie chcę zabierać za dużo czasu, więc postaram się streścić, jakbym speedrunował Gothica. Kończy się pewien etap w historii naszej szkoły. I teraz jeszcze powtórzę, choć już było mówione, ale tylko 2 razy i w zasadzie trochę inaczej, więc dodam od siebie. Wraz z końcem liceum 3-letniego odchodzą ostatni absolwenci gimnazjum dwujęzycznego, w tym ja. Co to zmienia? Zmienia to w zasadzie wszystko i nic. Czyli z jednej strony kończy się gimnazjum, znaczy już się skończyło, ale odchodzą się absolwenci, ale z drugiej strony jednak liceum zostaje i Słowak nadal jest Słowakiem, to się nie zmieniło. Wielokrotnie słyszałem takie powiedzenie, może też się znacie, że uczeń może ze Słowaka wyjść, ale Słowak z ucznia już nie. W takim razie mam nadzieję, że wszyscy widzimy się na pikniku, a potem rajdzie Słowaka i tak dalej. Można powiedzieć, że jesteśmy już po maturach, tak, kończymy szkołę, veni, vidi, vici, te sprawy. Chociaż czy vici, to poczekajmy na te wyniki matur, chociaż jestem pewien, że poszły wam, jak to mówią dzisiaj młodzi ludzie, maśniutko. Przed maturą z języka polskiego dużo się mówiło o tym, że rozprawka będzie na temat motywu przemiany na podstawie pana Tadeusza. Faktycznie ten motyw przemiany się pojawił, ponieważ rozprawka magicznie się przemieniła i jednak był temat tradycji. A jak wiadomo, mamy taką tradycję. W Słowaku jesteśmy jedną rodziną i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować wraz z tym rocznikiem. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom, personelowi szkoły oraz wszystkim uczniom oraz absolwentom poprzednich roczników za cudowną przygodę, jaką przeżyliśmy w tym budynku. W szczególności dyrekcji za owocną współpracę podczas mojej kadencji, profesorowi Królowi za opiekę nad Radą Młodzieżową oraz obdarzenie nas swoją polonistyczną mocą oraz polonistycznym humorem. Pani profesor Ślusarczyk za to, że może nie zawsze byłem orłem matematycznym, to jednak do matury zostałem przygotowany bardzo dobrze i zdałem ją w zadowalającym, mam nadzieję, wyniku. Pani profesor Mucharskiej za udoskonalanie naszego języka angielskiego. Dzięki pani profesor już wiem, żeby nie trzymać pieniędzy w piekarniku, bo to może się źle skończyć. Pani profesor Natalii Król za zarażenie mnie pasją do języka niemieckiego. Profesorowi Buszmanowi za bycie wujkiem dobrą radą oraz za to, że mimo różnych przeciwności losu zawsze przekazywał nam tą wiedzę i za te wszystkie minuty, a zresztą pan sam już wie za co profesorze, też dziękuję. Profesorowi Kazimierczukowi za udowodnienie, że nauka WOS-u wcale nie musi być nudna. Profesorowi Zarzyckiemu za niezwykłe poczucie humoru oraz profesorowi Fickowi za przekazywanie nam pozytywnej energii oraz zarażanie nas pasją do uprawiania sportu. Jestem przekonany, że choć jeden z nas zostanie jakimś profesjonalnym piłkarzem i będzie grał w reprezentacji Polski dzięki panu profesorowi. Profesorowi Kwaśnemu za niezwykłą wyrozumiałość oraz mojej Radzie Młodzieżowej, która zawsze pomagała mi w wypełnieniu mojej funkcji. Na koniec, korzystając jeszcze z okazji, chciałbym pozdrowić mamę, tatę, brata, siostrę, ciocię, wujka, babcię do 3 razy sztuka, ekipę OJP, Maczoranisa, Martę Cymbałek, Jarka Wojtka, Marcina Sochów, Kyliana Mbappé, Toda Howarda, Marcina Najmana i tych, o których zapomniałem lub pominąłem ich przez litość.
Tak więc wam życzę wesołego, dorosłego życia. A jeśli chodzi o mnie, to cytując Michała Berlioza, chyba czas najwyższy, żeby rzucić to wszystko w jabły i pojechać do Kisławocka. Dziękujemy ci, Piotrek. Teraz tak sobie pomyślałem, myślę, że mogę podzielić się tą myślą. Ja bym nie chciał z tobą dyskutować. Roast z tobą byłby czymś naprawdę mocnym. Więc mam nadzieję, że dobrze ci pójdzie. Idź ty lepiej może w politykę, bo to będzie ci dobrze wychodziło. A teraz, drodzy państwo, proszę o powstanie. Do hymnu szkoły. Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny. Dziś was rzucam i dalej idę w cień z duchami. A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny. Chleba w aniołów przerobi. Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, żem dla ojczyzny sterał moje lata młode. A póki okręt walczył, siedziałem na maszcie, a gdy tonął z okrętem, poszedłem pod wodę. Ale kiedyś o smętnych losach zadumany mojej biednej ojczyzny przyzna kto szlachetny, że płaszcz na moim duchu nie był wyżebrany, lecz świetnościami dawnych moich przodków świetnych. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic tylko czoło zdobi, lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna. Aż was zjadacze chleba w aniołów przerobi. Co do mnie, ja zostawiam maleńką tu wróżbę tych, co mogli pokochać serce moje dumne. Znać, że srogą spełniłem twardą Bożą służbę i zgodziłem się mieć tu niepłakaną trumnę. Kto drugi tak bez światoklasków się zgodzi iść? Taką obojętność jak ja mieć dla świata, być sternikiem ducha.
duchami napełnionej łodzi. I tak cicho odlecieć jak duch, gdy odlata. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic, tylko czoło zdobi, lecz po śmierci was będzie gnotła niewidzialna. Aż was, zjadacze chleba, w aniołów przerobi. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic, tylko czoło zdobi, lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna. Aż was, zjadacze chleba, w aniołów przerobi. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic, tylko czoło zdobi, lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna. Aż was, zjadacze chleba, w aniołów przerobi. Pochymnie. Sztandar szkoły wyprowadzić. Teraz proszę Państwa o zabranie miejsca. Drodzy Państwo, każdą uroczystość pożegnania maturzystów kończymy tą pieśnią. Drodzy maturzyści, z dedykacją dla Was pamiętajcie o ogrodach w wykonaniu Kawiarenki Literackiej. Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność, poszumem traw, drzewem co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden stron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem bzu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki nie użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? W żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden stron, żaden beton. I
dokąd uciec w za ciasnym bucie, gdy twarde bruk są gdzieś daleko, przejrzyste rzeki i mamy XXI wiek. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Drodzy Państwo, zapraszam Państwa na kolejną muzyczną część. Specjalnie dla Was zaśpiewa Kasia Braczyk oraz Natalia Kopytko. Halo, halo. Bardzo przepraszam za taki lekki cyrk, ale mój pianista niestety nie był w stanie dzisiaj się tutaj z nami być, więc jestem zmuszona do improwizacji, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never should to miss, but I feel like the storm is coming. If I'm gonna make through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run from my blood. Tell me, is this where I give it all up for you? I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall.
sides of glass that hung me from my past. As the stars begin to gather and the light begins to fade, then this hope begins to shatter, knowing I won't be afraid if I risk it all. Could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I won't feel love run from my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the floor. The writing's on the wall. Jesteś sam, gdy zapada zmrok. Będziesz sam, gdy twe życie przeminie. W starej szybie odbija się wzrok kogoś, kto w obawie żyje. Nie zagłuszy ciszy wina smak, nie pomniejszy żalu pusta butelka. I rozumiem, że przyjaciół brak, gdy jak kruche szkło serce pęka. Nie wie nikt, co się może stać, nie wie nikt, co się jeszcze zdarzy. Gdy ból skrzywi bladą twarz, to na pewno nie zostaniemy z tym sami. Mam nadzieję, że to ma sens, mam nadzieję, że to coś znaczy. No bo życie tak trudne jest, potrzeba siły, by sobie z nim radzić. To jest wielka tajemnica, co dla kogo zapisane w gwiazdy patrząc, nie zmienimy nic.
przez życie nie chciał iść całkiem sam. Nie wie nikt, co się może stać, nie wie nikt, co się jeszcze zdarzy, gdy ból skrzywi bladą twarz, to na pewno nie zostaniemy z tym sami. Mam nadzieję, że to ma sens. Mam nadzieję, że to coś znaczy. No bo życie tak trudne jest. Potrzebuję was, by sobie z nim radzić. Dziękujemy bardzo, Natalio, Kasiu. To już na tej uroczystości były ostatnie utwory, jakie mogliśmy usłyszeć. Czas na podsumowania. To będzie tylko godzina, jak pan dyrektor mi podpowiada, nie więcej, więc spokojnie. W tym temacie na pewno z panem dyrektorem się dogadujemy. Nie, a teraz tak całkowicie poważnie. Chciałbym, myślę, w imieniu wszystkich uczniów Słowaka, tych młodszych od was, już można powiedzieć faktycznie uczniów, bo do czego później nawiążę, wy stajecie się i jesteście członkami naszej rodziny. Strasznie trudno jest pożegnać się z wami, bo jak każdy wie, rozstania są strasznie ciężkie. Są łzy, smutek, ale warto pamiętać o tym, że rozstania nie muszą mówić nam koniec. Nie będziemy widzieć się już później wcale. Byliście uczniami Słowaka, jesteście absolwentami Słowaka. I doskonale sami o tym wiecie, że jak wejdzie się już do Słowaka, to już wcześniej Piotrek o tym mówił, jak się wejdzie do Słowaka, to Słowak z ciebie nie wyjdzie. I wy weszliście do naszej rodziny, tak jak każdy uczeń. Staliście się członkami tej rodziny i można powiedzieć, że teraz osiągnęliście swoją taką stuprocentową pełnoletność. I choć nie zobaczymy was już, ja nie zobaczę kolejne roczniki, nie zobaczą was na korytarzach, to mamy nadzieję, że będziemy mimo wszystko w stanie zobaczyć wasze twarze na takich uroczystościach. Ciężkie jest to, bardzo ciężkie, bardzo trudne. Mogę tak powiedzieć trochę z własnego przykładu, bo w tej szkole, do tej szkoły dotarłem dzięki Dominice Mice i teraz, jak tak sobie myślę, że pokazała mi tę szkołę, widziałem ją na korytarzach, rozmawiałem z nią, teraz już nie będę z nią rozmawiał na korytarzach, już jej nie będzie, jak wielu innych uczniów. I to jest smutne, bo nikt mi nie powie, jak na przykład ściągać u profesora Nyznar, nie no, żartuję, żartuję oczywiście. Chodzi o to, że po prostu Będzie nam was brakowało bardzo. Ale tak jak mówiłem, liczę na to, że będę mógł was zobaczyć, nie tylko ja. Zresztą wszyscy nauczyciele liczą również na to, że będziecie nas odwiedzać. A wam możemy życzyć przede wszystkim tego, żebyście szli dalej, promowali naszego Słowaka. Jak to każdy uczeń, były uczeń Słowaka wie, jak najlepiej. Aby powiodło wam się w waszych przyszłych planach, na studiach, w życiu prywatnym, w jakimkolwiek, jeżeli będziecie chcieli otworzyć biznesie, to i w biznesie.
Na pewno nikt lepiej niż pan dyrektor Dubiel wam w tym nie pomoże. Więc tak, powtórzę się. Życzę wam wszystkiego naprawdę najlepszego, z głębi serca. I tam pamiętajcie czasem o Słowaku. My was na pewno z otwartymi ramionami przygarniemy i przywitamy. Dziękuję bardzo państwu za dzisiejszą obecność.